Tym razem pokażę Ci, jak zaopatrywać głębsze warstwy rany za pomocą szwów podskórnych. A klasycznym przykładem takiego szwu jest odwrócony szew pojedynczy węzełkowy, nazywany także pogrążonym lub krytym. Zapraszam. Szwy podskórne zakładaj zawsze wtedy, kiedy zależy Ci na adaptacji brzegów rany przed założeniem szwów skórnych. Umożliwisz w ten sposób zmniejszenie napięcia w obrębie brzegów rany, a także zmniejszysz ryzyko ich rozejścia się. Do założenia szwów podskórnych zawsze używa się nici wchłanialnych. Odwrócony szew pojedynczy węzełkowy jest bliźniaczo podobny do szwu pojedynczego węzełkowego, którego uczyliśmy się w jednym z poprzednich filmów. Kluczową różnicą w tym przypadku jest to, że węzeł jest skierowany do wnętrza rany, a nie na zewnątrz. Żeby założyć szew podskórny, należy podnieść pęcetą lewy brzeg rany, wkłuć się w tkankę podskórną i wyjść igłą bardziej powierzchownie. Ważne jest, aby ruch igły wykonywać w kierunku od przyśrodkowej części rany do bocznej i od głębszej warstwy do bardziej powierzchownej. Bardzo istotne jest, aby w trakcie wykonywania przekłucia nie przejść przypadkowo na powierzchnię skóry, ponieważ całość tego szwu musi być schowana w obrębie rany. Po wykonaniu pierwszego przekłucia przeciągnij igłę i część nitki przez ranę, a następnie wykonaj podobne przekłucie po drugiej stronie na tej samej wysokości. W tym celu chwyć pęsetą prawy brzeg rany, wkłuj się w warstwie powierzchownej rany i przejdź igłą aż do tkanki podskórnej. Tym razem ruch igły powinien być skierowany od części bocznej do części przyśrodkowej oraz od części powierzchownej w kierunku głębokiej. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, aby oba końce nici znajdowały się po wykonaniu drugiego przekłucia po tej samej stronie. Jeżeli okaże się, że są one skierowane w przeciwnych kierunkach, to za pomocą imadła przełóż igłę pod nicią i przeciągnij pozostały jej fragment, tak aby oba końce znajdowały się po tej samej stronie. Następnie przeciągnij nić tak, aby na jej krótkim końcu pozostało kilka wolnych centymetrów do założenia węzła. Załóż węzeł chirurgiczny, tak jak robiliśmy to we wszystkich poprzednich szwach. Z tą jednak różnicą, że zaciąganie węzła powinno się odbywać wzdłuż rany, a nie w jej poprzek. Następnie obetnij dość krótko oba końce nici, tak aby całość węzła schowała się w obrębie skóry. Zsuń nożyczki po nici jak najbliżej węzła, a następnie ustaw je pod kątem i utnij oba końce nici czubkiem nożyczek. Po przycięciu nici żadna jej część nie powinna być widoczna na powierzchni skóry. Szew podskórny mamy już za sobą, a w kolejnym odcinku zajmiemy się jednym z najtrudniejszych szwów stosowanych w chirurgii skóry, a będzie to szew ciągły śródskórny. Do zobaczenia! Spodobał Ci się ten film? Masz ochotę na jeszcze więcej chirurgicznej wiedzy? Zasubskrybuj ten kanał i bądź na bieżąco!